Często pacjenci zadają nam pytanie, czy można wymienić soczewki, które zostały już w oku. Musimy tutaj rozróżnić dwa typy zabiegów. Pierwszy typ to jest wszczepienie soczewki fakinej. Jest to zabieg odwracalny, i tutaj możemy wyjąć tą soczewkę fakiną i zamienić ją na inną soczewkę fakiną, mając inne dioptrie. Lub będąc starczowzrocznym, można w przyszłości tak samo zamienić taką soczewkę na soczewkę korygującą starczowzroczność. Druga forma jest to refrakcyjna wymiana soczewki lub przy operacji zaćmy. Wymiana takiej soczewki bardzo rzadko jest możliwa, w większości przypadków jest niemożliwa, ponieważ ta soczewka wrasta się do struktur. Wewnątrzgokowych i usuwając taką soczewkę, możemy już uszkodzić na przykład torebkę, w której jest ta soczewka, i ta, to uniemożliwiłoby wszczepienie nowej soczewki. Dlatego wybór soczewki podczas badania kwalifikacyjnego jest bardzo ważny. Jeżeli widzimy, że pacjent nie toleruje danego implantu po takim zabiegu, Wymiana soczewki jest możliwa, niemniej jednak trzeba tę wymianę wykonać bardzo szybko po pierwszym zabiegu, najlepiej nie później niż kilka miesięcy, nawet czasami w niektórych, nawet w niektórych przypadkach kilka miesięcy może już być za późno na wymianę implantu.